Z okazji Dnia Księgowego Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zorganizował piknik we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Zebranych gości powitał prezes zarządu, profesor Zbigniew Luty. Dziękuję za przybycie, za to, że możemy się spotkać. Ponieważ jest to spotkanie z okazji Dnia Księgowego, więc serdeczne życzenia, pozdrowienia dla księgowych przenieście także do swoich środowisk. Nie żałują, że nie byli z nami tutaj. Ja z mojej strony będę chciał przekazać pewne treści ze spotkania, które było w tym tygodniu. Mieliśmy konferencję międzynarodową w Bieliczce, organizowana była przez Zarząd Główny Stowarzyszenia wspólnie, ponieważ Bieliczka, Kraków, a więc oddziałem krakowskim. Więc dwa słowa na temat sesji, które były w Bieliczce, a potem parę słów też na temat mojego wprowadzenia do sesji, którą tam prowadziłem, a chodzi o przyszłość zawodu księgowego. Konferencja właśnie była pod takim hasłem: przyszłość zawodu księgowego, chociaż samo hasło konferencji nie jest niczym nowym, bo jedna z sesji na drugim kongresie rok temu polskiej rachunkowości właśnie była też pod tym hasłem przyszłości zawodu księgowego. Mamy dynamicznie zmieniający się świat, nie tylko ten gospodarczy, ale także i technika, która w rachunkowości funkcjonuje. Jak w takiej sytuacji ma się znaleźć księgowy, osoba, która pracuje w księgowości? Sesje były cztery. Jedna, pierwsza właściwie można powiedzieć sesja na tej konferencji międzynarodowej, była to sesja międzynarodowa, gdzie przedstawiciele organizacji zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce prezentowali swoje organizacje, ale także problemy, z którymi się zmagają czy mierzą na swoim terytorium, w swoich krajach. Zaprzyjaźnione organizacje, to znaczy te, które podpisały porozumienie w tamtym roku ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Było 7 reprezentacji, czy reprezentowanych organizacji, zatem dość spora to była grupa z Europy Środkowej, bym powiedział, bo Europa Wschodnia jest jeszcze daleko na wschodzie. Tu jesteśmy w Europie Środkowej. Nie będę streszczał tego, co tam było przedstawiane, ale tematyka, która była omawiana przez przedstawicieli tamtych organizacji, świetnie korelowała z sesjami, które mieliśmy już jako konferencję polską. Ruskie podtykane. Jak na piknik przystało, nie mogło zabraknąć smakołyków prosto z grilla. A my członków stowarzyszenia zapytaliśmy, jakie są problemy zawodowe i czy warto prowadzić własną firmę. Moim zdaniem, że własna działalność zawsze jest dobrze. No nie wiem, to ryzyko duży, ale warto. Warto to zrobić. Sylwia, co ty powiesz? No na pewno warto, ze względu na fakt, że człowiek buduje sobie przyszłość. Swoją przyszłość i przyszłość swojej rodziny, przyszłych dzieci, bo przypuśćmy, jeżeli na przykład weźmiemy sobie taką spółkę, za którą otworzymy, zabezpieczymy jakby też nasze interesy jakby prywatne, to ta spółka kiedyś zostanie, tak? Albo mi wspomoże jakby na emeryturze, albo przekaże je dzieciom, gdzie będą miały już zapewnione jakby miejsce pracy i zyski. Ona się buduje z latami i później zawsze ona jest
Może ją nawet przepuśćmy, jeżeli będzie tak, że mamy jedno dziecko czy dwoje i oni nie chcą iść w tym kierunku księgowości i mają jakieś inne marzenia, zawsze można ją sprzedać i też dobrze na tym zarobić. Stowarzyszenie jest po to, żeby się doskonalić, samodoskonalić, dokształcać i żeby robić profesjonalnie to, co się robi. Daje na pewno jakby taką wspólnotę, pierwsze, że wspólnotę, że jesteśmy z tymi księgowymi, razem jakby szkolimy się, razem spotykamy się, zawsze możemy rozwiązać problem, przedstawić jakiś problem albo wspomóc kogoś i nawet się dowartościować. Poza tym właśnie łapanie jakby tej żaróweczki w głowie, że coś wchodzi, my o tym nie zdążyliśmy przeczytać z natłoku tych informacji czy z natłoku pracy i ktoś powie, że a czy słyszeliście o tym, tak? I gdzieś już można doczytać, już można pewnie się czuć w ogóle, że na pewno temu klientowi dobrze zrobimy, czy sprawozdanie, czy dobrze go zaksięgujemy, dlatego że w stowarzyszeniu wszyscy się jednoczą. Dlatego na pewno warto. Tylko burza mózgu. Burza mózgu. Zniknął status księgowego. Księgowy nie występuje już w tej chwili w ustawie o rachunkowości jako osoba, a ja pamiętam czasy, kiedy było rozporządzenie Rady Ministrów o głównych księgowych, które stawiały głównego księgowego w randze zastępcy dyrektora, niezależnie od tego, czy taki tytuł mu przysługiwał, czy nie. Dzisiaj jest znaczny upadek i właściwie w ustawie o rachunkowości główny księgowy nie występuje. Występuje osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania, nie główny księgowy. Natomiast w świadomości powszechnej główny księgowy istnieje jak najbardziej. Kiedy studentów pytam, kto odpowiada za rachunkowość firmy, zawsze jednogłośnie mówią główny księgowy. A to nieprawda, bo odpowiada akurat za księgowość firmy kierownik jednostki, czyli prezes, bo on wie i on kwalifikuje dokumenty do księgowania. Główny księgowy ma za zadanie prawidłowo zweryfikować dokumenty, prawidłowo zarejestrować, prawidłowo zestawić w formie sprawozdań finansowych. Więc myślę, że powinny być podjęte działania w kierunku nadania pewnego statusu temu zawodowi. Mają taki status doradcy podatkowi, mają taki status biegli rewidenci. Stowarzyszenie szkoli, uczy, ale nie nadaje rangi zawodowi głównego księgowego. No, dzisiaj Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obchodzi Dzień Księgowego. Spotykamy się w ładnym plenerze Ogrodu Zoologicznego. Przede mną tutaj woda, pelikany pływają. Siedzimy sobie przy stolikach. Dyskusja. Jest to taki rzadki dla księgowego czas odpoczynku, refleksu. Także można się spotkać, porozmawiać na zupełnie luzie i o zawodowych sprawach, a może i nie o zawodowych, o jakichś przyjemnościach, hobby i tak dalej. No, jest to potrzebne w zawodzie właściwie każdym, ale księgowego szczególnie, bo księgowy to najczęściej mury, komputer, dokumenty, sterta dokumentów, to takie zmęczenie pracą umysłową, pracą fizyczną często, a więc taki ten czas relaksu, odpoczynku, trochę także i przyjemności. No, dzisiaj mieliśmy nie tylko czas integracji, ale także rozmawialiśmy o przemianach zawodu księgowego, o najbliższej przyszłości, co nas czeka. Nie będę rozwijał tutaj tego tematu, natomiast jest to wskazanie na wprowadzenie do czynności księgowych robotów, które wykonują część pracy manualnej księgowych, także automatycznych doradców, także bezpieczeństwa cybernetycznego i przekwalifikowania księgowych na tak zwane kwalifikacje miękkie, a więc trochę psychologii, trochę negocjacji, zarządzania, umiejętności interpretacyjnych, a więc o tym także dzisiaj była mowa. Łączymy Dzień Księgowego i merytorycznie, i rekreacyjnie.
i życzenia na końcu. Zresztą zacząłem dzisiaj od życzeń, tak samo i mogę zakończyć na życzeniach. To jest tak, że można dużo życzyć klasycznie w życiu prywatnym, ale chciałbym także życzyć w pracy zawodowej stabilnego prawa. A jeżeli już nie do końca da się ustabilizować prawo, bo to jest bardzo trudne, to bardzo życzliwych kontrolerów, wyrozumiałych tam, gdzie można tą wyrozumiałość zastosować. Także też wszystkiego najlepszego dla całej Rzeszy Księgowych.